Dzień dobry, Mateusz Furz, firma Imblog. Zapraszam serdecznie do obejrzenia instrukcji obsługi kalkulatorów iniekcyjnych online. Konto w sklepie i uczymy się używać kalkulatorów. Żeby założyć konto, trzeba przejść do zakładki sklep. To by w sklepie y, interesujące nas kalkulatory iniekcyjne online. Tutaj są jeszcze inne produkty, konsultacje na obiekcie i konsultacje online ze mną. Natomiast nas dzisiaj oczywiście interesuje założenie konta i kalkulatorów iniekcyjnych online, także dodajemy do koszyka nasze kalkulatory, płacamy w systemie co miesięcznym, natomiast przez pierwsze dwa tygodnie one zawsze będą darmowe dla nowego użytkownika, także tutaj cena startowa wynosi 0,0, przechodzimy do płatności i żeby prawidłowo używać tych kalkulatorów, trzeba założyć konto, no bo dopiero wprowadzamy dane, ja oczywiście wprowadzam swoje to użytkownika. Robimy sobie w ten sposób, że konto użytkownika, czyli te dane do logowania, to również loginem będzie mój adres mailowy, więc wprowadzam dokładnie te same dane i wymyślam jakieś hasło w miarę trudne, a jednocześnie takie, które będę pamiętał. No, wiem, że mamy to. Kiedy wprowadziłem już hasło, zapoznałem się już wcześniej z regulaminem, akceptuję regulamin, politykę prywatności, kupuję i płacę, czyli de facto zakładam konto. Zachowuję sobie hasło w systemie i oto jestem. W sklepie, mam produkt kalkulatory iniekcyjne, przez najbliższe dwa tygodnie cena jest 0,0, a potem dopiero będę musiał za nie zapłacić. No i mam tutaj dane do faktury, kiedy już przyjdzie czas rozliczeń. I w tym momencie e, jestem zalogowany, a kiedy jestem zalogowany, to pojawiają się nowe, nowe. Pole w, w tym banerze po lewej stronie, a mianowicie strefa premium. I ta strefa premium to są właśnie nasze kalkulatory. Mamy kalkulator y, sprawdzania poprawności wiercenia do iniekcji rysy, kalkulator obliczania objętości, kalkulator wiercenia styku roboczego ściany i płyty fundamentowej, kalkulator mieszania żywic. I kalkulator wiercenia do iniekcji rys w betonie. Tutaj jest dokumentacja. Będą pojawiały się w miarę rozwoju tej strefy premium różnego rodzaju dokumenty potrzebne wykonawcom do wykonywania ich y, prac na budowie. Nas interesuje tych pięć kalkulatorów. I w tym momencie, kiedy jesteśmy zalogowani, mamy do nich dostęp i możemy na budowie używać każdego z nich. OK, dzięki za uwagę, śledźcie kanał, ponieważ już pracuję nad następnymi kalkulatorami, będzie piąty, szósty, siódmy i tak dalej, także serdecznie zapraszam, Mateusz Furst, InBlock.